bubelek napisany. Na komputerze trzeba by było napisać i wydrukować. Dobra. Ja proszę o to. Dobra, że to miało właśnie. Tak, to się ładnie może wyjść. Dobra. Ja to na spokojnie. Byłaś? O kurde, bemol. Ja wróżkę czarodziej. No, przepraszam. A najlepiej, żeby to dwie kobietki wzięły pod pachę tutaj. Pod paszkę, jedna i druga. Patrz, fajnie, jeszcze i jechaj. Tutaj, śmiało, nie bój. Jedną wyróżnisz do przodu. O kurde. Tak jest. Łapiesz coś tym nawin, niczego sobie tak nie.
Biesiadę Bielwiecką. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla nich, ponieważ zespół powstał tak niedawno, 2 miesiące temu, także bardzo Was proszę o wsparcie. Oni Was o to proszą. Przewodniczy temu zespołowi pan Sławomir Wasilewski. Przez całe wakacje w ramach projektu Fioma Zowsze Lokalnie przygotowywał panie seniorki i dziewczynki tutaj do występu.
tu do mikrofonu bliżej. Nie boimy się mikrofonu. A nie boimy się. Nie o to chodzi. Posłuchajcie ludzie naszej opowieści, co wam zaśpiewamy, w głowie się nie mieści. Mamy piękne Wierce, no i okolice, wszyscy chcą tu mieszkać, nawet czasowicie. Te nasze Wierce, piękna okolica, żeby nie stodoły, byłaby świetlica. Mamy szkołę w Wiercach, sklepów dookoła, aptekę promują, ludzie nie chorują. Nasza straż pożarna czasu nie marnuje, gdy się zdarzy pożar, dobytek gratuje. Nasza pani radna, kobieta zaradna, swe projekty wdraża, inni się nie zdarza. Wraz z dziećmi ze szkoły seniorzy się uczą, jak włączyć internet, jakie ciasto łupie. Zrobione chodniki, więc spacerujemy, dzieci, młodzież, starsi, bardzo się cieszymy. Mamy tu park stary, w nim stuletnie drzewa, a na renowację pieniędzy potrzeba. To jest nasza chluba i historia nasza, trzeba go odnowić, niech nas nie odstrasza. Staw jest tutaj piękny, chociaż zaniedbany, odpoczywał nad nim dziedzic z dziedziczkami. Były tu areje pięknie ukwiecone, a teraz zostały krzewy pognieciony. Marzenia pewnie do spełnienia, jak wóz się dołoży, jakoś się ułoży. I my byśmy chcieli odpoczywać w parku, tymi alejami chodzić wraz z nukami. Chcemy, by dziedzictwo od lat istniejące nie było zapomniane, tylko podziwiane. Mamy też boisko niewykorzystane, potrzeba pieniędzy, by było zadbane. Panie wójcie młody, nie bądź taki srogi, dorzuć gminnej kasy do wygody naszej. My ze swej skarbonki też coś dorzucimy, bo na takie cele grosza nie szczędzimy.
jest ubogi, niech na cień dorzuci, bo wszedł nasze progi. Nasza pani radna, morowa dziewczyna, niech nam coś obieca, do słowa dotrzyma. Nasz sołtys udany, jak najdęższy wiele, zwołuje zebranie w rozwój tem na czele. Cieszymy się z tego, że wieprze pięknieją i fajne imprezy często się tu dzieją. Dziękuję dyrekcji, że tak była miła, świetlicę i salę nam udostępniła. Dziękuję orkiestrze, że tak pięknie grała, oraz publiczności, że nas wysłuchała. Nasza publiczności, proszę się nie gniewać, bo to przy jarmarku wszystko wolność giewa. Poświęcone godziny, za tyle czasu, jaki poświęciłeś tutaj dla nas, pani. Także jeszcze raz w imieniu tych pań seniorek ci dziękuję. I proszę o wysłuchanie wiersza, które włożyły specjalnie na tę okazję. Sławek Wasilewski to chłopak kłady. Dzięki niemu powstał nasz zespół Biesiadny. Życzenia szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Przyjmij o nas w podzięce i od naszych gości. Twoja Sławku osoba i Twe piękne granie na zawsze już w pamięci naszej pozostanie. Niech muzyka Twa płynie od morza do gór, lecz niech Bierwiec nie minie, bo tu powstał Twój chór. Przez Ciebie, drogi Sławku, chór był promowany i każdy dźwięk z talentem przez Ciebie zagrany. Nasz chór pochodzi z Bierwiec i choć jest nieduży, ale grupie seniorów przyszłość dobrą wróży. Twoje nutki pięknie brzmiące, no i trąbki wtórujące. Każdy czwartek w szkole grały i seniorzy tam śpiewali. Z serca Ci dziś dziękujemy za tak piękne granie, za biesiadne pieśni, no i za uznanie. Za to, żeś cierpliwie uczył nas śpiewania. Wszyscy 100 lat Ci życzymy i pięknego grania. Wielkie ogromne brawa. Brawo, brawo, Sławku. Wypadałoby coś powiedzieć, ale wielkim mówcą to dziś nie jestem, ale mogę tylko powiedzieć, że dziękuję, no bardzo dziękuję, bardzo miłe zaskoczenie, no i bardzo dobrze, że jesteście tutaj właśnie ze mną. Ja myślę, że jeszcze z paniami gorzką wódkę może. Byłoby wskazane, ale nie ma tyle szkła. To już na zapleczu. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Panie Sławku, jeszcze tutaj takie podziękowanie od całego stowarzyszenia. Za cierpliwość, zaangażowanie i inspirację podczas prowadzenia warsztatów muzycznych podziękowanie składa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic dla pana Sławomira Wasilewskiego. Jeszcze raz brawa! Jeszcze grupa nieformalna Bierwce Odkrywcy Kultury w ramach projektu FIO Mazowsze Lokalnie. Dzięki bardzo. Sławku, jak wrócisz do domu z tyloma dyplomami, to małżonka zabroni ci się spotykać w czwartek ze wszystkimi. Bo powie, już tyle osiągnąłeś na jednym festynie. Także szanowni jeszcze raz państwo, wielkie gratulacje dla całego zespołu wysiadnego z Bierwiec. Ogromne brawa dla nich. Proszę uprzejmie. Pani dyrektor, proszę nie uciekaj. Mam tutaj też takie małe podziękowanie dla ciebie za udostępnione sale, za te godziny spędzone razem wspólnie z nami. Muszę państwu się też pochwalić, że w ramach tego projektu FIO Mazowsze Lokalnie odwiedziła nas też telewizja regionalna. Także dziękujemy, pani dyrektor, z godnością tutaj przyjęła. Pani dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć, że naprawdę całe wakacje nasza szkoła pracowała pełną parą. Tyle zajęć, ile było w szkole w Bierwcach, to myślę, że żadna szkoła w gminie nie może się tyloma pochwalić. Także dziękuję stowarzyszeniu, bo gdyby nie oni, no to nie mielibyśmy tyle pracy w wakacje, ale była to bardzo przyjemna praca. Także dziękuję.